Witam w Centrum Profilaktyki i Wybielania Smile & More w Rzeszowie. Nazywam się Renata Oliwa, jestem higienistką stomatologiczną. Dzisiejszy zabieg jest to tak zwany ICON. Polega to na nieinwazyjnym leczeniu odwapnień, ale również białych plamek na szkliwie. Bardzo dużym atutem tego zabiegu jest to, że nie wymaga on znieczulenia, bo nie wierci się, nie boruje się w szkliwie. Również bardzo fajne jest to, że odbywa się to podczas jednej wizyty, nie trzeba tego powtarzać. Kolejnym plusem tej metody jest przedłużenie długości żywotności zęba. Chodzi o to, że nie robimy tradycyjnego wypełnienia, czyli plomby na tym zębie, nie niszczymy ich tkanek, tylko delikatnie wlewamy żywicę w zęba, która powoduje utwardzenie i wzmocnienie tej powierzchni. Na początku trzeba szkliwo oczyścić z ewentualnych osadów, czyli dokładnie je dopolerować. Później wiadomo, umyć i wysuszyć. Następnie dajemy tak zwany kwas solny, czyli kwas, który nam otwiera pory w szkliwie. Szkliwo jest zbudowane tak jak plaster miodu, czyli ma w sobie kanaliki i takie pory i dzięki temu kwasowi te pory zostaną otworzone. Nakładanie kwasu powtarzam kilkukrotnie w zależności od potrzeb. Jeżeli jest to zwykłe odwapnienie, które spowodowane jest niedociągnięciami w higienie, to powtarza się ten zabieg około 3 razy. Natomiast jeżeli jest to plamka niewiadomego pochodzenia, nie jestem w stanie stwierdzić, na jaką grubość szkliwa i zębiny ona dociera. Patrzę, jak reaguje szkliwo i dostosowuję ilość powtórzeń do potrzeb. Ta metoda ICON jest dedykowana głównie dla osób, które nosiły aparaty ortodontyczne i mają nieestetyczne białe plamy, czyli tak zwane odwapnienia na szkliwie. Bardzo fajnie wtedy ten ICON działa, bo on nie dość, że wzmocni, spowoduje to, że nigdy z tego nie powstanie ubytek, to jeszcze estetycznie bardzo fajnie nam poprawi. ICON jest też bardzo fajny dla osób, które mają białe plamki na szkliwie. Często zdarza się, że ząb już wychodzi z takimi przebarwieniami. Wtedy ICON nie dość, że wzmocni takie miejsce, które ma zmienione właściwości, to dodatkowo jeszcze zmieni kolor i poprawi wizualnie. Ogólnie może opowiem, co to jest odwapnienie. Odwapnienie jest to próchnica początkowa, która polega na tym, że nie ma utraty ciągłości szkliwa, ale jednak jest to próchnica. Jeżeli nic nie będziemy robić z odwapnieniem, będzie się ono powiększało, zrobi się z tego regularny ubytek. Jeżeli zostanie już utracona ciągłość szkliwa, to zostaje nam tylko wiertło i po prostu wyleczenie tego borowania, założenie plomby. Wiadomo, jeżeli ją założymy już raz, trzeba ją wymieniać, ona się rozszczelnia, przebarwia. No jest to uciążliwe, jest to utrata zdrowych również tkanek zęba. Tutaj zdrowe tkanki zęba są w 100% zachowane. Kolejnym etapem jest alkohol, etanol, który się daje na powierzchnię szkliwa i on dezynfekuje i przygotowuje nam powierzchnię tego szkliwa do żywicy. Na koniec aplikuje się na zęba żywicę, która dzięki działaniu sił kapilarnych ulega samoistnej absorpcji, czyli wchodzi w te pory i wypełnia je. Następnie światłem utwardzamy ją. Dzięki tej metodzie znacznie przedłuża się żywotność zęba, ponieważ nie wypełniamy go, nie robimy w nim żadnych dziur wiertłem. Twardość tej żywicy jest porównywalna z twardością szkliwa. Szkliwo jest najtwardszą tkanką w naszym organizmie. Nie ma możliwości, żeby w danym miejscu powstał później ubytek. Na koniec szkliwo jest dokładnie wypolerowane, ponieważ powierzchnia zostaje dość taka chropowata, więc trzeba dokładnie wypolerować.